Cześć. Ja jestem Artur i witamy na moim kanale. Dzisiaj tematem będzie automatyzacja. W końcu zrobimy tą pierwszą automatyzację, więc wszyscy cierpliwi i wytrwali będą nagrodzeni. Tak jak wielokrotnie mówiłem, to właśnie automatyzacje są. Tym pierwiastkiem inteligencji w naszym domu. Dom jako dom nie jest inteligentny i my musimy go tej, tą inteligencję mu przekazać, a przekazujemy ją właśnie poprzez scenariusze automatyzacji. Dzisiaj stworzymy sobie taki prosty pierwszy scenariusz, na bazie którego ja pokażę, jak można tworzyć automatyzację w Node-Redzie, a tym samym jak ją można uzyskać w home asystancie. Będziemy potrzebowali do tego y, dwóch bardzo podstawowych encji, czyli oświetlenia z funkcją przyciemniania, rozjaśniania i telewizora. Ja nie wiem, co prawda, jakie urządzenia macie już dodane do y, swojego, swojej instancji home asystanta, ale no, te dwa wydają się na tyle podstawowe, że mam nadzieję, że. Każdy będzie mógł taki scenariusz odtworzyć u siebie, a nawet jeżeli nie, to na bazie tego scenariusza przekaże podstawowe informacje, jak korzystać z Node Reda, więc tym samym będziecie mogli dostosować scenariusz do własnych potrzeb, a może zrobić całkowicie już jakiś nowy, bo będziecie mieli podstawową wiedzę do tego. Dlatego już nie przedłużając, przejdźmy do systemu, zobaczmy, jak to wszystko można zrobić w systemie, i myślę, że wiele rzeczy wtedy się wyklaruje. Zatem jesteśmy w interfejsie Home Assistanta. Urządzenia, które nas interesują z punktu widzenia naszego procesu, to jest ten telewizor, który się nazywa Artur TV, ta lampa sufitowa, która się nazywa lampa sufitowa u Artura. Ta lampa posiada funkcję przyciemniania i rozjaśniania, i to jest właśnie ta wartość, którą będziemy sterować przy pomocy telewizora. Jeszcze zanim przejdziemy do Nowreda i pokażę jak konfigurować scenariusz automatyczny, to jeszcze powiem o jednej rzeczy. W Home Każda encja przechowuje różnego rodzaju informacje. Tak? Na przykład ta lampa przechowuje informacje o jasności, o temperaturze barwy, jak widać są jeszcze jakieś tam modele, tym podobne rzeczy. Telewizor również przechowuje różnego rodzaju informacje. Te wszystkie informacje można odczytać w specjalnym narzędziu. W sekcji narzędzia deweloperskie jest taka zakładka stany. I tutaj widzimy wszystkie aktualnie działające encje w naszym systemie i ich stany w kolumnie state plus dodatkowe atrybuty w kolumnie atrybutów. Jeżeli odnajdziemy sobie teraz nasze urządzenie, czyli telewizor Media Player Artur TV, on jest dokładnie tutaj. Każda encja w Home asystancie to jeszcze tak w ramach wyjaśnienia, składa się z dwóch członów, jak gdyby. Pierwszy oznacza domenę, do której należy i na przykład głośniki, telewizory, jakieś odtwarzacze należą do domeny Media Player. No i fak kropki i po kropce następuje faktyczna nazwa tego urządzenia z domeną powiązane są jak gdyby funkcjonalności danej encji. Tak, Media Player ma specjalne funkcjonalności, oświetlenie ma specjalne funkcjonalności. Jeżeli weźmiemy ten telewizor, to widzimy, że aktualnie jego stan jest off. Jeżeli ja włączę ten telewizor, to jego stan zmieni się na on. I to jest właśnie parametr, który wykorzystamy w naszym procesie i na zmianę, którego będziemy reagować i zmieniać inne parametry, w tym wypadku naszego y, oświetlenia. W tej chwili, jak widać, lampa, która nas interesuje, y, ona oczywiście należy do domeny Light, y, jest włączona i ma dodatkowe atrybuty tutaj. I teraz my wprost. To, co zrobimy tak naprawdę w procesie, to na zmianę stanu NC telewizor będziemy zmieniali parametr Brightness tej lampy. I teraz tak, jak już mamy te wszystkie informacje, to przechodzimy do node -reda. No i musimy się zastanowić, jak zbudować nasz proces. Zatem. Nasz proces ma reagować na włączenie lub wyłączenie telewizora, czyli tak naprawdę zmiana stanu z off na on bądź z on na off ma zainicjować nasz proces. Więc potrzebujemy zacząć nasz proces od wyzwalacza, który reaguje na zmianę stanu. W lewej stronie. Tej, w tej lewej sekcji mamy różnego rodzaju nody, które możemy wykorzystywać w naszym procesie. Jest ich naprawdę odgroma, a do tego można dodawać kolejne, które są tworzone przez y, społeczność, ponieważ Node-RED jest open sourceowy, więc naprawdę społeczność jest bardzo mocno rozwinięta wokół niego, wokół niego. i tych nodów są bardzo dużej ilości. Praktycznie można znaleźć te nody do wielu różnych rzeczy, co jeszcze dodatkowo rozwija nam yy, nasz system i poszerza jego możliwości. Yy, I my jednak jesteśmy na ten moment skupieni wokół nodów dotyczących home assistanta. One wynikają jak gdyby bezpośred z bezpośredniej integracji node reda z home Jest taki nod jak event state. I ten nod właśnie jest wyzwalaczem, który reaguje na zmianę stanu encji. Wystawiamy sobie ten nod na tą przestrzeń roboczą. Robimy dwuklik na nim, wchodząc dzięki temu do konfiguracji jego. Wybieramy jakąś nazwę, na przykład stan telewizora. Ta nazwa jest czysto, nazwą czysto opisową, ona nie ma jak gdyby znaczenia z punktu widzenia działania procesu, natomiast wiadomo, że opisywanie nodów później nam yy, pomaga jak gdyby w odczytaniu procesu. Te procesy mogą być w którymś momencie mocno rozbudowane i po jakimś czasie, żeby się w nich szybciej połapać, to dobre opisy naprawdę potrafią wiele zrobić to co jest później istotne to musimy wpisać id entity, której zmiana stanu nas interesuje. Nas w tym momencie interesuje zmiana stanu entity odpowiedzialnej za telewizor. Tak jak widzieliśmy, ona się nazywa ten telewizor się nazywa Artur TV. Więc wystarczy, że ja zacznę pisać, system i będzie podpowiadał możliwe jak gdyby poprawne wybory. No więc mamy ten nasz telewizor jako Media Player Artur TV, wybieramy, mamy. Tutaj moglibyśmy jeszcze zawęzić działanie tego noda do konkretnych wyspecyfikowanych status, stanów, ale załóżmy, że na razie nas interesują wszystkie, więc sobie na, tym, na ten moment już kończymy e, konfigurowanie tej konkret, tego konkretnego noda. W tej chwili uzyskaliśmy coś takiego, że jeżeli zmienimy stan naszego telewizora, czyli albo go włączymy, albo go wyłą wyłączymy, o tym dowie się momentalnie node i wartość tego noda zostanie od razu mm, określona, a wynik tego stanu zostanie przesłany na to wyjście. Kolejnym krokiem jest zastanowienie się, co my dalej mamy tak naprawdę zrobić. No więc załóżmy, że włączamy ten telewizor, bądź go wyłączamy, no to idzie nam jakiś komunikat na to wyjście tego Noda. Ale musimy go teraz przechwycić, bo nie wiemy, czy to, czy, czy go włączamy, czy wyłączamy. Więc musimy odpowiednio zareagować na odpowiedni stan i pokierować odpowiednio proces, w, jak gdyby w odpowiednią stronę. To się zaraz w Wyda o wiele bardziej jasne, gdy ja dodam kolejny nod. Więc takim nodem, który potrafi nam, jak gdyby, rozdzielać procesy na różne ścieżki, bazując na jakichś wartościach, to takim nodem jest nod switch. Ja go sobie odnajduję, wystawiam go tutaj. I teraz załóżmy, yy, zaczynam jego konfigurację. No więc, znowu podaję jakąś nazwę. Jaki stan? Podaję jakąś nazwę. Ja wiem, a zaraz Wam powiem skąd, że wartość tego yy, stanu jest przechowywana w tak zwanym message payload. I teraz interesuje mnie stan on. I interesuje mnie stan off. I tak naprawdę to jest tyle. Zatwierdzam tą konfigurację. I proszę zobaczyć. Tutaj mam wyjście, które reaguje na stan on. A tutaj mam wyjście, które reaguje na stan off. Jedyne, co mi teraz zostaje zrobić, to z tego wyjścia. W, przeciągnąć linię do tego wejścia. Dzięki temu wartość, która zostanie przyjęta tutaj, zostanie przekazana tu, a tutaj, w zależności od tego, jaki jest ten stan, proces albo trafi na to wyjście, albo trafi na to wyjście. Nie pozostaje mi teraz nic innego, jak odpowiednio te wyjścia obsłużyć, więc to, co ja chcę zrobić, to zarządzić światłem, czyli zmienić parametry enci odpowiedzialnej za oświetlenie. Do zmian parametrów istniejącej enci w homasystancie i wywołania jakichś akcji na nich, służy node call service. No więc wystawiam sobie taki i na przykład ten będzie odpowiedzialny za e, stan. On telewizora, czyli tak naprawdę za włączenie telewizora. Przeciągam go sobie tutaj i teraz konfiguruję ten nod. Nazywam go na przykład, ponieważ ma reagować na włączenie telewizora, a zgodnie z naszym scenariuszem, chcemy, żeby wtedy przyciemniło się światło. No to nazwijmy go, nie wiem, przyciemnienie światła. I teraz tak, wybieramy domenę, która nas interesuje, no więc wiemy, że nasza encja istnieje w domenie Light. To, co nas interesuje, to włączenie tego oświetlenia, więc wybieramy Turn On i wpisujemy konkretną encję, która nas interesuje, czyli nasze oświetlenie e, Light. I tam była lampa sufitowa u Artura. Widać już ten, tą łencję tutaj. Wybieram sobie. W ten sposób zrobiłem, że yy, to oświetlenie zostanie włączone w momencie, jak włączę telewizor. Ale nie ma tutaj ni, mowy i żadnej informacji o tym, że ma jak, jak jasne ma być światło. Do tego służy właśnie tutaj ten element. Gdzie ja mogę sobie wprowadzić kolejne parametry? Wiem, że yy, jasność oświetlenia jest przechowywana w takiej zmiennej, no więc mogę sobie ją nawet przekopiować stąd, ponieważ to jest taki format JSONowy, to ja wiem, że muszę to zrobić w ciapkach, a wy już teraz też wiecie, że musicie to zrobić w ciapkach. I tak naprawdę koniec konfiguracji tego NODA. Więc mamy. Przepraszam, chciałem przyciemnić światło. Więc tak naprawdę nie 255, tylko na przykład 10. Przyciemniamy to światło. Więc teraz mamy tak, że w momencie włączenia telewizora włączymy oświetlenie. Lampę sufitową, ale z jasnością 10, czyli. Tak naprawdę ona będzie się świeciła, ale bardzo yy, no, nie za mocno w ten sposób. I to jest tak naprawdę konfiguracja tego noda. Możemy śmiało to zakończyć. Teraz... Powinniśmy stworzyć taki sam nod, tyle, że na y, sytuację, gdy wyłączamy telewizor, wtedy chcemy rozjaśnić światło, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to jest wystawić jak gdyby ten nod i go osobno skonfigurować, ale często jest tak, że te nody różnią się tylko jakimś parametrem, tak jak w naszym przypadku on ma się ma zrobić tak naprawdę to samo, tylko po prostu ma być inna wartość y, w parametrze jasności więc prościej jest zaznaczenie tego noda, naciśnięcie Ctrl C. Jak widać, informacja nam się pojawiła, że jeden nod został skopiowany i naciśnięcie Ctrl V, wtedy pojawia się kopia tego noda. Ustawiamy ją, łączymy ją linią, dajemy dwuklik na niej, zmieniamy nam jasne światło na przykład nazwę Zmieniamy parametr Brightness na 255. Naciskamy DAM. I mamy tak naprawdę zakończony proces. To, co jest istotne, jeżeli zakończyliśmy ten proces, to jeżeli chcemy, żeby on zadziałał teraz w Homasystancie, to musimy go. O nieładnie mówiąc z angielskiego, zdeployować na home asystancie, tak naprawdę go jakby wgrać na home asystanta i tam uruchomić. Żeby to wykonać, sprawa nie jest kompletnie jakaś skomplikowana, wystarczy tak naprawdę nacisnąć ten przycisk deploy, więc go naciskamy, komunikat, że ten deployment udał się z sukcesem i Koniec. Od tej pory włączenie telewizora spowoduje przyciemnienie światła, a wyłączenie telewizora spowoduje rozjaśnienie tego światła. Oczywiście to wszystko można sobie w teraz już przećwiczyć. Te wszystkie stany można będzie później sprawdzić tutaj w tym narzędziu. Możemy takie ćwiczenie teraz wykonać. No więc w ramach ćwiczenia patrzymy, co tutaj się będzie działo. Ja teraz, no, pilotem, włączam telewizor i patrzmy na ten parametr Brightness, co się stanie. Włączyłem telewizor, jasność tego oświetlenia spadła. Jeżeli teraz, pilotem, wyłączę telewizor, jasność tego oświetlenia się zmieniła. Czyli nasz proces działa bez zarzutu, zgodnie yy, jak gdyby z planem. No więc, jak widzicie, mamy skończony pierwszy proces. Nie jest to, jak widać, nic skomplikowanego. Oczywiście na początku jest dużo do zrozumienia. Pewnych rzeczy trzeba się nauczyć, nabrać wprawy, ale proszę mi wierzyć, że. Później robienie jakichkolwiek procesów to jest naprawdę dosyć sprawne, yy, sprawna praca i szybki postęp. Oczywiście ten proces, który zrobiliśmy, on ma wady. Chociażby jego największym ograniczeniem jest to, że on będzie włączał światło niezależnie od tego, czy jest taka potrzeba, czy nie. Nawet jeżeli będzie świeciło słońce, będzie widno w pokoju, a my włączymy telewizor, to i tak to oświetlenie się, Włączy. Natomiast oczywiście tu chodziło o to, żeby wytłumaczyć, jak działa node Dread. Teraz należałoby ten proces rozbudować, właśnie chociażby o to, żeby uwzględniał, czy jest sens włączania światła w ogóle. Dla tych, co chcą sami popróbować, to moja taka podpowiedź naprowadzająca jak ten proces można wygodnie rozbudować. To jest coś takiego, w Home istnieje encja, która odpowiada za stan słońca w miejscu, w którym podaliśmy, że stoi nasz dom. Jeżeli pamiętacie, na początku konfiguracji Home momencie przy tym pierwszym uruchomieniu Home pytał o współrzędne, w którym znajduje się nasz dom. Jeżeli je podaliśmy poprawnie, to Home Właśnie dla tych współrzędnych w enci, San, czyli domena san, encja san, yy, przechowuje wszystkie informacje o tym, w którym miejscu jest obecnie Słońce. Więc bardzo łatwo ten proces można rozbudować o uwzględnienie umiejscowienia Słońca na niebie. Dzięki czemu, na przykład, ten proces można uruchamiać tylko i wyłącznie wtedy. Jeżeli słońce jest załóżmy poniżej horyzontu, czyli tak naprawdę mamy zachód słońca, wtedy możemy śmiało uznać, że w mieszkaniu, domu jest na tyle ciemno, żeby było sens w ogóle włączać oświetlenie jakiekolwiek. Dzięki temu już mamy dynamiczny system, dynamiczny proces, który dostosowuje się i na przykład ten proces zadziała inaczej zimą, a inaczej latem, ponieważ Uwzględnia dynamiczne, dynamiczną pozycję słońca. Można by było oczywiście tam podać konkretne godziny, kiedy chcemy włączać światła, a kiedy nie, ale to jest o tyle problematyczne, że przy, na przykład w okresie zimowym musielibyśmy te godziny ustawiać inaczej niż w okresie letnim, co by wymagało. Yy, ciągłego dostosowywania tego procesu do zmieniającego się yy, czasu. My chcemy mieć dom inteligentny, więc powinniśmy tę automatyzację tak planować, żeby raz stworzone procesy wymagały jak gdyby, jak najmniejszej iteracji później. Czyli one mają być właśnie inteligentne, tak. I tak naprawdę to od nas zależy później ta inteligencja naszego domu. Yy. To chyba tyle, jeżeli idzie o, o ten film i o tą lekcję. Na koniec jeszcze tylko dodam, że jeżeli Wam się to podobało, chcecie więcej takich materiałów, to bardzo proszę zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Oczywiście zapraszam na mój blog, gdzie. W artykule są te największe jak gdyby, rzeczy z budowy tego procesu. Nie musicie cały czas oglądać tego filmu. Jeżeli chcecie sobie coś powtórzyć, naprawdę zachęcam do przeczytania artykułu, który jest jak gdyby, integralną częścią tego filmu. Link do tego artykułu umieszczę w opisie do tego filmu, więc na pewno go bez problemów znajdziecie. No cóż, to tyle z mojej strony. Dzięki śliczne. Zapraszam Was na kolejne materiały. Będzie tego jeszcze więcej. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, wnioski, to naprawdę zachęcam do dzielenia się nimi. Pomoże mi to w ukierunkowaniu jak gdyby, tych tematów w taki sposób, żeby były one jak najciekawsze dla Was. Dzięki śliczne. To na razie tyle. Cześć.